dzisiaj płyniemy na Hektorze. Także widzicie, czym chata bogata, jemy śniadanie. Na razie płyniemy na łowisko, także dzisiaj będzie się działo. Trzymajcie, chłopaki, chleb. I cóż więcej gadać, płyniemy. Jesteśmy na Hektorze, koło mnie armator, pan Adam. Panie Adamie, trzy słowa o tej jednostce, bo widzę, że wszystko jest odmalowane pięknie, ładnie. To jest nowa jednostka? To jest jednostka wprowadzona do eksploatacji 1 sierpnia 2015 roku. Praktycznie jest rok w użytkowaniu, zajmujemy się wędkarstwem morskim. Pierwotnie był to holownik, który pracował jako holownik pomocniczy w Stoczni Gdynia. Bardzo nam zależało na tym kadłubie i na podstawie tego kadłuba zbudowaliśmy naszą wymarzoną jednostkę wędkarską. Praktycznie została ona zbudowana od podstaw. Został wymieniony cały napęd, jak i wszelkie pomieszczenia socjalne. Wspomagaliśmy się doświadczonym inżynierem. Tutaj natomiast pomysły funkcjonalne są moje autorskie. To jest łódź płaskodenna chyba, nie? Nie, gdyż jej zanurzenie wynosi 1,70 m. Natomiast kształt kadłuba jest dosyć bardzo, nie jest obły. Ma dosyć takie ostre kształty. Dzięki temu ta jednostka bardzo dobrze zachowuje się w dryfie, jak i na fali. I jaka jest prędkość maksymalna? Prędkość maksymalna tej jednostki nie jest ona, nie ma jakiejś zawrotnej prędkości, ponieważ mamy jeden silnik, jest to 10,5 węzła, natomiast normalną, taką roboczą, naszą prędkością ekonomiczną jest 8 węzłów. Ile zabieracie osób na taki standardowy rejs? W standardzie zabieramy 12 pasażerów, 12 wędkarzy. Stanowisk do wędkowania mamy 22, ponieważ bardzo sobie cenimy tutaj wygodę i komfort wędkowania. Jak Państwo zobaczyli, jest to jednostka przestronna i przede wszystkim chcemy tutaj też troszeczkę postawić na jakość. No, nie chcemy wielu splątań, jak i również nie chcemy, aby którykolwiek z wędkarzy, których zabieramy, czuł się, nie czuł się dopilnowany, czy też w jakikolwiek sposób nieusatysfakcjonowany. Bardzo nam zależy na tym, aby każdy, kto tutaj przyjeżdża, czuł się indywidualnie przez załogę obsłużony i przede wszystkim miał możliwość również zmienia miejsca do wędkowania. Rozumiem, że posiadacie też sprzęty dla wędkarzy, wędki i kołowrotki. Tak, wędki wypożyczamy. Oczywiście odpłatnie, natomiast koszt wypożyczenia wędki u nas wynosi 30 zł, natomiast nie pobieramy już żadnych opłat, gdyby okazało się, że ten sprzęt zawiedzie. Od razu zmieniamy na inny i w ten sposób wędkarz przez cały rejs posiada sprawny sprzęt wędkarski. Obecnie siedzimy w mesie, ona jest bardzo przestronna, kilkunastoosobowa. Jednostka też posiada taką osobną mesę do spania, jak to się nazywa? No, normalnie to się nazywa kubryk, natomiast mamy takie pomieszczenie, w którym możemy pomieścić również 12 wędkarzy. Generalnie z niego korzystają wędkarze w trakcie rejsów dwudniowych, natomiast ostatnio się cieszy się powodzeniem to pomieszczenie, gdy wędkarze przyjeżdżają w przeddzień lub w nocy. Daje to po prostu możliwość odpoczynku, nawet przespania się. Czy pobierane są dodatkowe jakieś opłaty za to, że wędkarz przyjeżdża powiedzmy o godzinie 19 przed dzień, śpi u Was i potem płynie? Nie, nie. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby wędkarz, który przyjeżdża powiedzmy o 4 czy o 3 w nocy, nie musiał czekać na szypra, tylko po prostu mógł wejść na statek i bezpiecznie spędzić już tutaj czas, oczekując na wypłynięcie. Sterówka jest też bardzo komfortowa, przestronna i dobrze wyposażona. Parę słów na temat właśnie tego wyposażenia sterówki. No jest to już takie dosyć, powiedzmy, wyposażenie z górnej półki. Mamy przede wszystkim echosondę, to najbardziej chyba interesuje wędkarzy. Jest to echosonda Kodena o bardzo dobrej rozdzielczości, jak żeście Państwo już mieli okazję zobaczyć. I oczywiście radar, no i środki łączności, no i środki bezpieczeństwa, między innymi posiadamy radiopławę, także kiedykolwiek cokolwiek by nam się mogło wydarzyć, to pomoc przyjdzie na czas. Kto stoi za sterami?
Dzisiaj stoi pan szyper Krzysztof, to jest osoba o wieloletnim doświadczeniu w rybołówstwie. Korzystam z jego uprzejmości, że akurat zgodził się w okresie letnim pływać hektorem, ponieważ w tej chwili akurat jego jednostka rybacka ma przestój i dzięki temu mogę prosto z nim współpracować. Przywitaliście nas takim śniadaniem bardzo obfitym. Czy czegoś jeszcze możemy się spodziewać? No tak, jeszcze dzisiaj będzie ciepły posiłek, akurat dzisiaj będą jeszcze flaki. Aha, standardowy rejs 10-12 godzin? Standardowo pływaliśmy po 10, natomiast z tego co widzimy wędkarze jednak często chcą przedłużać, więc już w standardzie prowadziliśmy rejsy 12-godzinne. To szczególnie w sezonie takim letnim, wakacyjnym to chyba się sprawdza, co? Ta ryba jest później, więcej żeruje po południu chyba, co? No obserwujemy z rejsu na rejs, że brania są przede wszystkim pod koniec rejsu, w godzinach popołudniowych. Myśleliście o tym, żeby na przykład zaczynać te rejsy, nie wiem, o godzinie 10 na przykład i kończyć o 10? To znaczy jest to kwestia do rozważenia i myślę, że od 1 lipca wprowadzimy też taką ewentualność, natomiast musimy też liczyć z tym, że zabieramy 12 osób i gdyby była to jedna grupa bądź dwie sześcioosobowe, które by były w stanie się powiedzmy domówić, tak, umówić na tą godzinę, to jest nam to, jest to łatwiej wykonać, natomiast gdy mamy różne osoby, no to musimy w jakiś sposób wypośrodkować ten czas, kiedy ktoś chciałby do portu wrócić. No, mamy takie szczęście chyba w nieszczęściu, bo dzisiaj kontrola nas dopadła. Często zdarzają się takie kontrole? Znaczy, dzisiaj mieliśmy po raz pierwszy od czasu, kiedy Hektor pływa. No, myślę, że przebiegała ona sprawnie i tutaj nie mamy powodów do jakiegokolwiek narzekania. Jak już powiedziałem na samym początku, no, jednostka jest, można powiedzieć, nowa, także środki ratunkowe też są wszystkie atestowane, są nowe i załoga posiada wymagane kwalifikacje, więc myślę, że spotkanie kolegów ze Straży Granicznej było tylko przyjemnością. To przyjemnością dla prawie wszystkich załogantów, tak, bo jeden nie miał dowodu i tutaj przestroga dla Was, musicie mieć ze sobą dowód osobisty, swój. Bo samo prawo jazdy nie wystarczy. Jeżeli nie macie dowodu, no to od 100 do 500, tak? Tak, do 500. W naszym przypadku, jak widzieliście, skończyło to się na łagodnym potraktowaniu. Kolega został ukarany mandatem w wysokości 100 zł. Gdzie najczęściej łowicie? Macie jakieś takie swoje ulubione miejscówki? Jakieś głębokie, rynne, płytkie, pagórki? No myślę, że w tym momencie tutaj należałoby o to zapytać stojącego za sterem Krzysztofa. No nie chciałbym tutaj wchodzić w jego kompetencje i nawet nie śmiem porównywać swojej wiedzy z jego umiejętnościami, z jego wiedzą. Także zapraszam do sterówki. Siedźmy. Dragona, wędzisko to co poprzednio mieliśmy na filmie, z tym, że teraz mamy kołowrotek pena, także kołowrotek już nie jest tym słabym ogniwem, ale chyba dalszych podhaczony, bo coś za ciężko idzie. Przepięknie się wygina wędzisko. Ciężar 80-250. Także takie idealne jak na te nasze warunki, wiecie, polskiego morza, trochę przełowionego. I siedzi kolejny. Wędzisko fajnie się gnie, ale wiecie, to wędzisko ma to do siebie, że się gnie fajnie po prostu, przy każdym dorszu. Tylko jak się fajnie wygina, to nie oznacza, że jest fajny dorsz. Ale ten na pewno jest malutki, bo daje radę, wiecie, kręcić tym kołowrotkiem pen cały czas. On ma to do siebie, że teoretycznie powinien być taki młynkowy. Kręcimy cały czas ostro i jest dobrze. Ale ten dorszyk musi być jakiś malutki. Bardzo ładnie zaczepiony. No, zaczynają gryźć, jak tutaj kolega Piotr mówi. Ale... no ale zobaczcie, takie szkraby. Ciśnij go. Ścisnąłem. I kolejny fajny dorszyk. Kasia, pokaż ty szydówkę. Dwie złap od razu szydówki. Tak, o kolega. Ten złowił. I się nie wiadomo, czy złowił. Dobra.
prawdopodobnie podczepione znowu. Ale coraz częściej, jak tak pływamy na dorsze teraz w tym sezonie letnim, to stwierdzam, że one zaczynają brać dopiero po południu. Mamy godzinę 16 i no teraz na 10 wędkarzy tak 5 ciągnie, nie? I potem znowu i zmiana. Także teraz zaczęło się coś dziać, a do w zasadzie do obiadku to żeśmy sobie tutaj biwakowali. Pokaż, Kasia, wodę. No idzie, idzie. Ale podczepiony. Woli mi na urzędzie go nie stracić. Ten tu już może być. Bo bywały mniejsze. Ale zobaczcie, brzydko podczepiony. Brzydko podczepiony. Tak, podczepiony, ale tak jak pewnie widzicie, łowimy legalnie, jeden punkt zaczepu. Co jest no cięższą sprawą niż łowienie na pełną choinkę. Ale przyjechaliśmy tutaj sobie połowić, a nie po mięso. Także no, taki dorszyk, nie jakaś petarda super duża, ale jest, cieszy. No i jesteśmy w Sterówce, za sterami kolega Krzysztof. No i to pytanie, które zadałem wcześniej armatorowi. Jak to wygląda tutaj u nas, te władysławowskie dorsze, na jakich głębokościach najczęściej są w sezonie letnim? No w sezonie letnim to przeważnie poławiamy gdzieś tam na głębokościach 30-40 metrach. W tej chwili łowimy średnia głębokość około 60, nawet do 70 metrów. Jeszcze w tej chwili ta ryba nie zeszła, że tak powiem, na tą płytszą wodę i musimy się męczyć z tych 60 metrów. Także jest większa ryba przede wszystkim z tych głębszej wody. Także, no nie wiem, co tu jeszcze więcej można byłoby dodać. Są takie specjalne łowiska, na które się przyjeżdża, że tak powiem, zawsze do sprawdzenia. Są takie nazwy jak kolano, żwirownia, tak, każdy, że tak powiem, wędkarz o tym wie. Jak się między sobą porozmawiamy na radiu i ktoś powie, że jest na żwirowni, to już każdy wie mniej więcej, gdzie jechać. No i tak to wygląda mniej więcej z tej strony. Sterówka jest bardzo fajnie przeszklona, także pan ma wgląd we wszystko. I pytanie moje takie, częściej piker czy przywieszka? Jednak częściej piker. Piker, tak, tak. Jednak to jest zdecydowanie piker, czyli ryba jakby atakowała, bardziej jest, no jeszcze niecały dorsz poszedł jeszcze na tarwo i jeszcze po prostu gryzie. Także na razie jeszcze atakują piker. No zdarzają się oczywiście, że weźmie jakiś na przewieszkę, no ale większość, tak można powiedzieć, 80% to jest na pikera. Jakieś konkretne rodzaje pikerów, czy kolory, czy na tej głębokości 60-80 metrów to kolor nie ma znaczenia? No moim zdaniem kolor nie ma znaczenia, bardziej bym się stosunkował do kształtu. Jednak ta linia naboczna, dorsza, i on bardziej na to reaguje niż tam na kolor. Na płytszej wodzie oczywiście latem tak. No kolor podejrzewam, że im bardziej jaskrawy, to bardziej go denerwuje, że tak powiem, i bardziej jednak jest zainteresowany jaskrawym jakim pikerem. A na głębokości 60 metrów tam jest no ciemno niestety, także bardziej kształt niż kolor. Tutaj już armator Adam powiedział nam, że jednostka jest dosyć fajna i stabilna na falach. Czy no, wypuszczacie się z wędkarzami także przy takiej niesprzyjającej pogodzie, gdzieś 4-6 z kaliboforta? Tak, byliśmy i powiem szczerze, że tak, jednostka zachowuje się bardzo dobrze, zwłaszcza gdy stajemy w dryfie właśnie do połowu, że on nie kładzie się na każdej jednej fali. On potrafi, tak jak to robią holowniki, że on z falą chodzi do góry, do dołu, góra, dół z falą. No zdarza się oczywiście, że się położy na wodę, no bo to jak każda jedna jednostka, no to jest nieuniknione. Tą rybę zrobiliśmy na spółkę, tak, także będziemy ją kroić. Ja biorę prawy płat, on bierze lewy. Ja mu, jestem dobry kolega, to dam mu głowę. Gratis. A ja ci głowę. I tak się łowi Władek Tim. Taki dalszy, będziemy na konkurze. Czwarta ryba na pokładzie. A to dopiero początek dnia, nie? Czwarta ryba na pokładzie. Zobaczymy, co będzie dalej. Pogoda dopisuje, także jest do...
To nic nie zostanie. No takiego liczby nie mamy. 65 euro najbliższe. Celebryta! Gratuluję! Dziękuję bardzo. Pierwszy raz na Hektorze i zobaczcie.